Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Rok 2024 to wyjątkowy czas dla turystyki górskiej osób z niepełnosprawnościami. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych, dzięki któremu można pozyskać środki o łącznej wartości 2 milionów złotych. Pieniądze te będzie można przeznaczyć m.in. na zakup górskich wózków adaptacyjnych. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę, w której ten rok został nazwany Rokiem Gór Otwartych dla Wszystkich. A co to oznacza w praktyce? No, wiemy, że Dolny Śląsk to piękny region, ma wiele atrakcji turystycznych, ale osoby z niepełnosprawnością mają obiektywne problemy, żeby z tych atrakcji korzystać. My chcemy wspierać osoby z niepełnosprawnością po to, żeby urzeczywistniać i realizować ich marzenia, a często są to marzenia o aktywnym życiu, o czerpaniu radości z walorów Dolnego Śląska. Jak porozmawia się z osobami, które skorzystały z tego typu aktywności, to często pojawia się taki oto fakt, że one nie wierzyły, że z takiej aktywności mogą skorzystać. Jest to możliwe, wiele barier tkwi w naszych głowach, a rolą samorządu jest również to, żeby starać się te bariery zdejmować. Cały czas mówimy o tym, że góry są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością, a ja uważam, że to my musimy przełamywać tą barierę i zmienić trochę tę definicję i to my musimy być dostępni dla gór, czyli łamać te stereotypy, które dyskwalifikują nas jako turystów górskich, wszystkich niepełnosprawnych, zarówno intelektualnie, jak i ruchowo, jak i niedowidzących czy niesłyszących. W tej chwili istnieją takie rozwiązania, że każdy z nich może zostać turystą górskim. To wsparcie polega na dofinansowaniu organizacji pozarządowych, tych, które tego typu aktywności realizują. To się wpisuje w szerszy kontekst wspierania osób z niepełnosprawnością na Dolnym Śląsku, ale ten rok jest wyjątkowy, ponieważ został ogłoszony konkurs tylko i wyłącznie na realizację tych działań, ale również z komponentem polegającym na możliwości dofinansowania zakupu sprzętu, który jest potrzebny do organizacji tego typu wycieczek, wypadów góry. Sprzęt ten mogli przetestować podopieczni organizacji zajmujących się turystyką górską dla osób z niepełnosprawnościami podczas wydarzenia, które odbyło się we Wrocławskim Parku Wschodnim. Dzisiaj użyczyliśmy fundacjom możliwość przetestowania wózków aktywnych. To są wózki wielofunkcyjne, wózki sportowe, tak? Czyli wózki, które pozwalają na przewożenie spacerowo, na bieganie z osobą niepełnosprawną czy jazdę na rowerze. Dosyć popularne już i wykorzystywane przez różne organizacje. Tak naprawdę możemy do prawie każdego rodzaju niepełnosprawności dopasować ten sprzęt, aby cieszyć się tym, co dla nas wydaje się takie naturalne, czyli jazdą na rowerze. Dzisiaj tutaj jeździły osoby z różnymi niepełnosprawnościami i często było to pierwszy raz, kiedy w życiu siadły na rower i pojechały, dały radę. Wszyscy byli zadowoleni z tego, co widziałem. Jeszcze będziemy zbierać opinie, ale wydaje mi się, że się podobało. My ten wózek dzisiaj testujemy, ale już na dzisiaj mogę powiedzieć, że przede wszystkim jest wygodny, lekko się go prowadzi, zwrotny i na góry, przynajmniej to duże kółko przy pokonywaniu tego nierównego terenu będzie idealne. No dlatego jesteśmy tutaj, żeby to przetestować i sprawdzić, czy się to nada nam, bo w zeszłym roku jak byliśmy w Zakopanem, to byliśmy na naszym wózku zwykłym, inwalidzkim i było ciężko, ale przy pomocy asystentów dałyśmy radę, ale chyba przy tym będzie mniej chyba dźwigania i będzie łatwiej pokonać teren górzysty. Bez takiego sprzętu, który pomoże nam przemieszczać się w górach, bo to jest podróżować, to jest jedna rzecz, a przemieszczanie się w górach to jest druga rzecz, jest bardzo ciężko. To jest trudna logistycznie wyprawa. To jest też brak przystosowania szlaków, bo dzisiaj jesteśmy w parku i mamy szutrową drogę, ale w górach są kamienie, jest ślisko. Fajnie, że ten sprzęt już w Polsce jest dostępny. Fajnie, że PFRON wychodzi z inicjatywą dofinansowania takiego sprzętu. To jest bardzo istotne. Fajne, że organizacje pozarządowe czy urzędy są otwarte na to, żeby pozyskiwać ten sprzęt i go wypożyczać, bo to też jest istotne. Im więcej tego będzie, im więcej ludzi będzie korzystało, tym łatwiej będzie tą turystykę uprawiać. Organizacje pozarządowe, które chcą organizować i tego typu wydarzenia i
chcą uzyskać wsparcie, mogą do 11 kwietnia składać wnioski. Konkurs jest w dalszym ciągu otwarty. Kwota, o którą organizacje pozarządowe mogą się starać, to łącznie 2 miliony złotych. Maksymalna kwota dofinansowania 100 tysięcy złotych, minimalna 50 tysięcy i połowa z tej dotacji, jak już wspomniałem, może zostać przeznaczona na zakup sprzętu. Będziemy się starali na to, bo wiem, no to są środki, które pozwolą nam na zakup takiego sprzętu, nie tylko na sfinansowanie samego działania. Organizujemy i wycieczki w góry, i jeździmy nad morze. Generalnie zajmujemy się taką drobną turystyką dla podopiecznych, którzy korzystają z oferty stowarzyszenia. No robimy to w taki sposób, jak czujemy, tak? W odpowiedzi na potrzeby samych uczestników, zawsze z zapytaniem o ich odczucia, z tego, co dostają, prawda, czego potrzebują, więc my jakby w odpowiedzi na ich potrzeby staramy się zorganizować również ten aspekt czasu wolnego związany z turystyką. Będziemy korzystali z tego konkursu, będziemy pisali swoje projekty na ten konkurs. Mam nadzieję, że uda się kupić co najmniej dwa wózki w góry, bo od tego byśmy chcieli zacząć, bo my jesteśmy chodzący po górach. I też jeżeli będzie kupiony ten sprzęt u nas, na pewno będziemy go wypożyczali chętnym, którzy będą chcieli z niego korzystać. Rok 2024 jest rokiem gór otwartych dla wszystkich i myślę, że między innymi dlatego tutaj się spotkaliśmy dzisiaj, bo nasi uczestnicy dzisiejszej próby sprzętu myślę, że się wybiorą na taką wycieczkę. No na to liczymy, bo dla nich te wszystkie imprezy i wydarzenia turystyczne, które będą projektowane, będą się odbywać. Jest duży budżet, on umożliwi realizację od 20 do 40 takich projektów i myślę, że nigdy tak wiele jeszcze się nie działo w górach, jak może się wydarzyć w tym roku. Z tego, co słyszę od samych organizacji pozarządowych, są tym bardzo zainteresowane. Myślę, że zaoferują nam rzeczy i usługi, które będą się wzajemnie uzupełniać, będą bardzo różnorodne i będzie można w bardzo ciekawy sposób skorzystać z wielu wypraw górskich dla osób z niepełnosprawnościami. Zapytaliśmy także uczestników wypraw o ich zamiłowanie do odwiedzania naszych gór. Byliśmy na wielu wycieczkach. Byliśmy w górach, byliśmy w Zakopanem, byliśmy w Warszawie. Byliśmy w wielu miejscach. Bardzo fajne wycieczki są, bardzo fajnie organizują. Na tych wycieczkach w góry co Ci się najbardziej podobało? To, że można było po tych górach chodzić, po bezpiecznych szlakach, nie po tych takich stromych szlakach, gdzie jest niebezpiecznie. Ja jeszcze nigdy nie pchałem takiego wózka, ale mam nadzieję, że kiedyś się może przejadę, albo może dzisiaj zaraz. Próbuję się przejechać i zobaczyć, jak to jest. Może ktoś mnie popcha, kolegów albo z koleżanek. Zobaczę, jak to jest, bo nigdy nie siedziałem na takim wózku, ale wiem, że widziałem takie wózki, że korzystają. Byłem na takiej wycieczce, gdzie właśnie takie wózki były. Można chodzić po górach, zwiedzać góry i też odpocząć sobie można też od pracy, czy jakieś to się robi na warsztatach, jakieś mogę się wsiąść na spacer, tym zrelaksować się i schudnąć. Bo lubię ludziom pomagać, jeśli na to, co mogę, co potrafię pomóc, to mogę drugiej osobie, jeżeli się zgodzi, pomóc. Oddać rękę, można tak powiedzieć, swoją. To chyba najfajniejsze, że właśnie można się spotykać, pobyć z ludźmi. Tak, lepiej jest niż siedzieć tylko przed telewizorem i oglądać jakieś depy głupie. Ja to samo, po prostu lubię wyjść do osób i spędzić trochę czasu. Na takich wyprawach, no to wtedy jesteśmy też otoczeni opieką, ja w górach, w Zakopanem. Wszyscy mi pomagali i pani sobie odpocznie, my popchamy, będziemy pchać, my będziemy przenosić. No było cudownie, dlatego ja jestem przeszczęśliwa i uwierzyłam w to, że my naprawdę możemy jeździć wszędzie i wszystko pokonywać. No. To wsparcie osób z niepełnosprawnością musi być kompleksowe. Jednym z jego elementów jest bycie razem i ta rehabilitacja społeczna, wyjścia w góry, bycie razem, to jest jak najlepszy ku temu powód. Przełamywanie barier, to jest najtrudniejsze. To zaufanie do organizatorów takiej turystyki. I to, jeśli się pokona tę barierę, to coraz więcej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin tą turystykę górską uprawia. My robimy te wyjazdy dla naszych podopiecznych i zapraszamy też ludzi z zewnątrz. Natomiast takie organizacje jak Ładne Historie, Polska Górą czy Imago uprawiają tą turystykę troszkę inną niż my. I fajnie, że jest różnorodność, i fajnie, że jest adventure terapii, i fajnie jest, że całe rodziny wychodzą w góry, fajnie jest, że są trasy w Miliczu przygotowane. Ta turystyka może być różna, może mieć różne smaki, może mieć różne kolory, ale jest i róbmy wszystko, żeby ludzie widzieli,
że turystyka górska osób z niepełnosprawnością ma teraz swój czas. Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.